Jaka opinia na temat tej gry? Nie no, tak słuchajcie, po 2 godzinach gameplayu nie mam ochoty w to grać dalej. Ta gra mnie niczym niestety nie przykuła. Gra ma przepiękną oprawę wizualną. Nie ma audio jakiegoś niesamowitego. Wizualnie ta gra jest naprawdę bardzo ładna. Jest dobrze zoptymalizowana, nie widać tutaj upscalingu, świetnie działa światło i cień. Postacie mają ładne tekstury, dobrze się poruszają, mają fenomenalnie wykonane animacje. Grają tym ciałem swoim faktycznie w cutscenkach, to też jest fajne, a to jest rzadkość w grach, no nie? Więc to na pewno trzeba pochwalić. Fabuła, narracja w tej grze, no niestety to jest jebane gówno. To jest dla idiotów z Ameryki robione, no niestety. To jest dla ludzi o poziomie inteligencji 80. No taki typowy amerykański odbiorca, no nie? Niestety. Co dalej? Gameplayowo, schemat walki jest w miarę okej, jeśli chodzi o wyprowadzanie ciosu, o dodżowanie, o blokowanie, ale nie ma żadnej konsekwencji. Tu nie ma systemu staminy, tu nie ma systemu many, wszystko jest oparte na cooldowny. Grasz w party z followerami, ci followerzy tak naprawdę nie mają żadnego agro, nie mają życia, możesz kajtować moby w nieskończoność. Przeciwnicy są gąbkami na pociski. Gra nie stanowi żadnego wyzwania nawet na tym najwyższym poziomie trudności, na którym je znam. Jest absurdalnie schematyczna. Poziomy są niestety bardzo mocno sterylne, przez co nie widać tutaj jakiegoś takiego zniszczenia, nie widać tutaj takiego zepsucia w nich. Jeśli chodzi o design lokacji, tak typowo jeśli chodzi o eksplorację, no to nie istnieje. Idziesz korytarzem od A do B, od B do C. Tutaj nawet nie ma czego eksplorować. To nawet nie ma jakiejkolwiek pojedynczej znajdźki, jakiejś skrzynki dodatkowej, na którą można wejść. Chyba, że skrzynka oddalona o 1 metr od głównej drogi jest dla kogoś faktycznie znajdźką, no nie? Zagadki są totalnie dla idiotów. No chyba 4-letnie dziecko byłoby w stanie te zagadki rozwiązać, a do tego są powtarzalne i irytują. A walka jest jeszcze w pełni wyreżyserowana, odbywa się w konkretnych pomieszczeniach, więc dosłownie raz na 15 minut wchodzisz do pomieszczenia, które jest gauntletem, który spamuje 3 wave'y przeciwników i idziesz kurwa dalej. Progresja siły postaci jest dosłownie niezauważalna, no bo jest w pełni wyreżyserowana, więc tutaj nie ma takiej sytuacji, że nagle stworzysz jakiś fajny build, bo się dobrze dexpiłeś, bo dobrze dobrałeś przedmioty. Bo przedmioty w tej grze są zrobione w zasadzie gearscora. Idziesz podnosić przedmiot, który ma po prostu lepsze statystyki, bije więcej, idziesz dalej, nie? Nie masz nawet skończonych resursów tak naprawdę, bo wszystko jest oparte o followersów, którzy mogą cię leczyć w nieskończoność, więc możesz przyjąć tyle ciosów, ile byś chciał i nie musisz się nawet wysilać w tej grze na cokolwiek. Dialogi są puste i o niczym. Są w ogóle nieciekawe. Nie masz nawet jakiejkolwiek świadomości tego, że kreujesz ten świat, że twoje opcje dialogowe mają na niego wpływ, a do tego gra nie posiada wytworzonego świata, który daje ci jakiekolwiek poczucie takiej koherentności, spójności, prawda? I polega to na tym, że z misji na misję się tepasz do innej lokacji. Przychodzisz przez lustro, wchodzisz do innej lokacji i tyle, nie? Szczerze, gdyby nie fakt, że jestem streamerem, ja tą grę bym już wyjebał z dysku i tyle, i bym ją zwrócił. Chcę ją przejść, bo dla mnie to jest content, ale całkowicie zmarnowany potencjał. Ale jeżeli by wziąć tą grę i faktycznie dodać tu konkretne frame'y na unik, dodać tu konkretne frame'y na pary, bo jest w tej grze system pary, jest w tej grze system staggera. Widać, że ta gra się kieruje soulsami. Soulsy są wszędzie teraz. Te elementy są zauważalne nawet w tej grze. To jest po prostu niesamowite, no nie? Czy tu masz estusy, jak w soulsach, których masz ograniczoną ilość. Tutaj masz poise breaki, tutaj masz aktywne parowanie. Tutaj masz iframesy na dodge. Ale no co z tego, jak nie masz żadnych konsekwencji z tym? Co z tego, jak każdy poziom jest wyreżyserowany i wiesz, w jakim miejscu będziesz musiał walczyć, bo tu nie możesz tych walk skipnąć, ponieważ jeżeli się pojawi 6 przeciwników, to musisz zabić tych 6 przeciwników. No nudne chuj to jest, no. Czy jakby ta gra była serio faktycznie w jakimś otwartym świecie, jeżeli w tej grze faktycznie miałbyś świadomość tego, że możesz w nią zagrać trochę szybciej, jeżeli miałbyś świadomość, że możesz skipnąć niektórych przeciwników, zrobić ich szybciej, masz jakiekolwiek wyzwanie związane z nimi, masz eksplorację, która doprowadzi cię do lepszych przedmiotów, do silniejszych buildów, prawda? Do bossów, którzy będą mieli jakiekolwiek wyzwanie, to może by kurwa coś z tego było, ale jak na razie to jest taki God of War wannabe, tylko jeszcze gorszy i tyle. Bo są kurwa gry, które na przykład nie są jakieś wybitnie dobre, ale mają jakiś jeden element, który sprawia, że możesz ją komuś polecić, prawda? Wiesz, że ta gra ma jakieś minusy, ale jesteś w stanie ją komuś polecić. Ta gra jest grą dla nikogo. To jest gra dla tatusiów, którzy wracają, przez godzinę chcą iść przez lokację, gdzie znacznik ich będzie co 10 metrów kierował, kiedy mają skręcić, bo w tej grze jest dosłownie taki GPS, który pozwoli ci całkowicie wyłączyć tlenie. I tyle.